Chodzi. Stitch przebiera nóżkami. Przyjedzie oczywiście nasz gość specjalny, Nikol Raszykowa z Czech, która do nas przyjechała. O niej będzie oddzielna, jakby można powiedzieć, troszeczkę część tego seminarium. To jest ogólnie 9. edycja, czyli no już troszeczkę czasu działamy, można powiedzieć. W sumie będą to jakieś prawie 4 lata, niedługo, kiedy zaczęliśmy. Są tutaj osoby, które były prawie z nami od samego początku, między innymi chciałem powitać Paulę Mocior. Która była, zdaje się, że byłaś na pierwszej edycji już, nie? No, byłaś na pierwszej edycji. Pauli przedstawiać zupełnie trzeba, utytułowana zawodniczka w Polsce, za granicą, także tym bardziej się cieszymy, że nas odwiedziła na seminarium. To na pewno gdzieś tam to wydarzenie podnosi prestiż w ten sposób. Ale są też inne zawodniczki, dziewczyny, które startowały już parę razy, nie będę tu wszystkich wymieniał. Dziewczyny, które startowały w tym roku pierwszy raz, czyli debiutantki z debiutów, które też jest fajnie widzieć, bo wiem, że już na kilku seminariach były i gdzieś te swoje początki, pierwsze kroki tutaj stawiały i się zapoznawały w ogóle z tą kategorią i z tym sportem. I to jest bardzo ważne, że te osoby przyjeżdżają wciąż, to znaczy, że no, widzą w tym sens i że wykonujemy jakąś fajną pracę, tutaj fajną robotę i to się sprawdza później w praktyce. Zacznę ja. Skupię się na konkretach, maksymalnie ile się da. Konkretach związanych z pracą, można powiedzieć, od strony trenerskiej z zawodniczkami takimi jak Wy lub takimi, które dopiero będą zawodniczkami, czyli osoby, które gdzieś tam mam przyjemność, miałem prowadzić od początku. I również takie, które na pewno gdzieś obserwuję, widzę, nawet może nie mam bezpośredniej styczności jako trener, ale to również dotyczy każdej osoby, która chce w ten sport wejść. Inaczej to wygląda od strony zawodnika, inaczej to wygląda od strony sędziego, który obserwuje Was później na scenie, a inaczej to wygląda jednak zupełnie od strony trenera. I ten, kto ze mną pracował, czy pracuje, wie, że tyle ile się da, staram się skupiać na zawodniczkach, zawodnikach od podstaw. Czyli praca trenera nie ogranicza się tylko i wyłącznie do rozpisania planu treningowego, tak? Rozpisania diety, na kartce proszę, masz, trzymaj, cześć, na razie, widzimy się za 4 tygodnie, czy za 2 miesiące i no i to wszystko, tak? Ze mną główna makijażystka Phoenix Teamu, Justyna. Może powiesz, jak to wygląda odnośnie makijażu, jeżeli chodzi o kwestię tego scenicznego, a tego noszonego na co dzień. Czy to się czymś różni, czy na coś dziewczyny powinny zwracać uwagę, zwłaszcza te, które dopiero zaczynają? No tak, różni się i to bardzo ze względu na to, że no, tak jak chodzimy na co dzień, jest to bardziej naturalny makijaż, natomiast scena rządzi się swoimi prawami, tak? Jest to zupełnie inne oświetlenie, które tak naprawdę zjada nam ten makijaż, więc to jest przede wszystkim jego intensywność, trwałość. Ten makijaż musi być wodoodporny ze względu na to, że no, zawody też trochę trwają, jest temperatura od świateł jaka jest, więc to wszystko musi się świetnie prezentować, tak? Musi dobrze wyglądać po pierwsze w światłach takich scenicznych. A teraz jeszcze jedno pytanie do Ciebie. W świecie mody, jeżeli chodzi o kwestię ubioru, są różne trendy, mody się zmieniają, w świecie fitness też w każdej dziedzinie. Jak to wygląda pod względem makijażu scenicznego? Czy też można zauważyć jakieś trendy, czy jakieś zmiany? Czy może są jakieś symptomy, które wskazują, w jakim kierunku by to szło? Czy jest to tak zwana wolna amerykanka? Nie, no tak samo jak wszędzie też są trendy. To, co można zauważyć na pewno na scenie międzynarodowej, to to, że ten makijaż jakby już nie wygląda jak wcześniejszy makijaż sceniczny, czyli nie jest bardzo kolorowy, tylko jest bardziej stonowany, bardziej podkreśla atuty urody i podkreśla bardziej kobiecość. Jest zdecydowanie bardziej subtelny, mimo to, że jego intensywność dalej jest, ale to już nie jest brokat, to już nie są kolory, tak? Przede wszystkim jest to taki bardzo minimalistyczny makijaż. Czyli można powiedzieć, że zmierza to w kierunku, żeby wyglądało to jak najbardziej w sposób naturalny, aczkolwiek z zachowaniem tych elementów, które są niezbędne, żeby ten makijaż się nie rozmył na scenie przy świetle i tym wszystkim, tak? Dokładnie tak. No i tak, żeby podkreślić jednak też tą urodę kobiecą, tak? Żeby nie przemalowywać, tylko bardziej podkreślać to piękno. Zapamiętajcie. A teraz co jest największą bolączką zawodniczek na scenie? Bo wiadomo, wszyscy starają się wyglądać jak najlepiej, prezentować jak najlepszą formę, ale zapewne jest coś, co przeważa, jeżeli chodzi o to niedoszlifowanie, czy forma, czy pozowanie, jak to wygląda? Przeważnie nieprzemyślana prezentacja stanowi problem. Forma coraz rzadziej, bo dziewczyny są w bardzo dobrej formie, czasami zbyt dobrej, by odnieść znaczący sukces. Zbyt głęboko odtłuszczone są, więc to może stanowić problem, ale nieprzemyślana prezentacja to chyba najczęstszy problem. Przedstawić Nikol Raszykowa, dobrze wymawiam nazwisko, dobrze. Nikol bardzo ładnie, muszę przyznać, mówi po polsku, z akcentem czeskim, ale bardzo ładnie, wszystko na pewno zrozumiecie, możecie też później zadawać pytania, jeżeli takowe będą, nie ma problemu. Od siebie tylko dodam, bo resztę już powie na pewno najlepiej Nikol, że osobiście z Eweliną poznaliśmy Nikol pierwszy raz na zawodach rok temu w Marbelli, Olimpia Amatorów w Marbelli. Akurat wtedy Nikol chyba startowałaś drugi raz, tak, i no zresztą wygrała tam swoją kategorię, chyba nawet dwukrotnie, się nie mylę. Najbliższe plany startowe w najbliższym sezonie, a może w przyszłości? Najbliższe myślę na jesień, ale nie mam jeszcze wybrane tory starty, także ja... Ale tutaj bardziej mówimy o startach na terenie Europy, czy myślisz o wyjeździe do Stanów, czy jakby to wyglądało? No myślę, że we Stanach. Stany jednak? Tak. No dobra. Kolejna kwestia, powiedz mi, bo takie seminarium jak to jest u nas dość wyjątkowe, u nas w kraju, a jak to wygląda na terenie Czech? Czy u Was też się odbywają podobne tego typu seminaria, czy nie ma takich inicjatyw jak ta? My działaliśmy, no, na Słowacji były takie seminaria i my chcielibyśmy i w Czechach, także, ale u nas to na cały weekend, to jest piątek, sobota i niedziela. Ale to na ten moment na Słowacji, tak? Na Słowacji. W Czechach dopiero mają być, tak? Będą. Ale już pewne, że będą. Już pewne jest, tak jest. Rozumiem. A powiedz mi teraz na koniec, wiadomo często Czesi śmieją się z polskiego, Polacy śmieją się z czeskiego, no więc może nam powiesz, jak będzie po czesku strój startowy? Plavky. Plavky, tak? Tak, plavky. Bronzer? Bronzer. Następnie pozowanie? Pozowanie. Czyli tu się... Tutaj nie różni się. I teraz najlepszy gwóźdź programu, forma startowa. To może także forma startowa, ili zawodni forma. Zawodni forma. No dobra, to dzięki wielkie. Dobra. Ewelina, powiedz mi, kiedy Twoje najbliższe starty? Jak wygląda Twój najbliższy sezon pod kątem startów? Oczywiście planuję starty międzynarodowe. Chciałabym już wyjść gdzieś na wiosnę. Natomiast niedługo będę miała konsultację za parę dni z moją trenerką we Włoszech. No i myślę, że już coś zaplanujemy tak bliżej i konkretnie. A powiedz mi, od niedawna zaczęłaś też być sędziną, no i teraz moje pytanie, co Ci sprawia więcej przyjemności? Czy bycie zawodniczką, czy prowadzenie innych osób i pomoc innym, czy na przykład właśnie kwestia sędziowania? Co jest teraz Twoją największą zajawką w tym wszystkim? Zdecydowanie sędziowanie jest najtrudniejszą rzeczą, którą robię w związku ze sportami sylwetkowymi. Zdecydowanie łatwiej jest być zawodnikiem sportowym. Zdecydowanie. Oceniać innych jest naprawdę bardzo trudno. A czy są jakieś takie ogólne kryteria przyjęte w bikini fitness na dzień dzisiejszy z góry narzucone, czy jednak jest to ocenianie jest tak indywidualne, jak wielu myśli, że jest? Nie, kryteria są z góry narzucone i sędzia, oceniając sylwetkę zawodnika na zawodach, powinien brać pod uwagę ogólnie przyjęte kryteria. I ostatnie pytanie, czy każda dziewczyna może zostać zawodniczką bikini fitness? Każda zawodniczka, każda dziewczyna, która marzy o startach w zawodach, ma do tego jak najbardziej prawo, może wystartować. Natomiast z jakim efektem końcowym, to już bierze ryzyko na siebie. Czyli dyplomatyczna odpowiedź, a przekładając to na polski, nie, nie każda. Tak? Tak, dobra. Jak wpadłeś na pomysł stworzenia tego typu seminariów, no bo jest to już 9. edycja, trwa to już kilka lat, więc może jak to się wszystko zaczęło i dlaczego akurat tutaj to miejsce i taki sposób organizacji, a nie inny? No tak jak sam powiedziałeś, zaczęło się to dokładnie, no już prawie 4 lata będą, niedługo, na jesieni tego roku będą 4 lata, 9 edycji. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczynając seminarium, chciałem stworzyć coś dla zawodniczek, czego do tej pory jeszcze nie było w Polsce, czyli coś, gdzie będą mogły wymienić się różnymi uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniem, ale również dla tych dziewczyn, które dopiero myślą o być może wystartowaniu w bikini, ale za bardzo nie wiedzą, jak się za to zabrać. Słyszą różne informacje z różnych stron, od różnych specjalistów, ale nie wiedzą nic tak na 100%, a tutaj mogą przyjechać na seminarium i swoje wątpliwości rozwiać, dowiedzieć się, jak to wygląda od tak zwanej kuchni, porozmawiać z nami, porozmawiać z innymi zawodniczkami, którzy mają jakieś doświadczenie i tym samym to po troszeczku wejść w ten świat. Taki był mój cel, no i jak widać się to jak na razie fajnie sprawdza. A powiedz mi, jak patrzysz na zaangażowanie dziewczyn na tej edycji, na której teraz jesteśmy, porównując do zeszłych, czy widzisz, że to zaangażowanie się jakoś zmienia w jedną bądź w drugą stronę, czy na każdym jest tak samo? Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Każda edycja jakoś w jakiś sposób ewoluuje i wpływa na te osoby, które przyjeżdżają. Chociażby widzę to po tym, że na każdej edycji pojawiają się osoby, które były na poprzednich edycjach. Na przykład na tej edycji widzę dużą liczbę osób, dziewczyn, które już były wcześniej. A więc potwierdza się to, że idziemy w dobrym kierunku, że te osoby, mimo że raz były, chcą przyjechać jeszcze raz, utrwalić tą wiedzę, pogłębić tą wiedzę, praktykę przede wszystkim, bo też jest przecież oczywiście ważna część pozowanie praktyczne, gdzie mogą sprawdzić swoje umiejętności w konfrontacji z innymi, z przyszłymi bądź obecnymi zawodniczkami. Więc widzę zaangażowanie duże i zainteresowanie. No co tylko mnie upewnia, mnie i Agnieszkę Nawrocką, że zmierzamy w właściwym kierunku. A powiedz mi, kiedy będzie następna edycja? Zazwyczaj planowaliśmy to robić tak, że robiliśmy taką edycję wiosenno-letnią i jedną jesienno-zimową. Aczkolwiek zdarzały się nawet już 3 edycje w jednym roku. Tak naprawdę dużo zależy od terminarzu zawodów. Bo staramy się to dopasowywać do terminów zawodów, tak aby właśnie zawodniczkom mogło pasować przyjechanie do nas i spotkanie się, a jednak wiadomo, że często zawody wypadają tydzień po tygodniu, jest kilka zawodów pod rząd, więc staramy się dopasowywać do kalendarza Polskiego Związku IFBB. Także w tym roku jeszcze do końca nie wiem co do edycji gdzieś tak w połowie roku, być może się uda, a jak nie, to na pewno wczesną jesienią. samo zakończenie zwyciężczyni dzisiejszego seminarium, ponieważ na koniec odbyły się tutaj zawody, na których Nikol wybrała właśnie według niej najlepszą dziewczynę, a dziewczyną tą jest... Agata Banks. Powiedz, Agata, jak się zaczęła Twoja przygoda tutaj z całym klubem Phoenix i jaki był Twój pierwszy start? Moje pierwsze starty w Polsce to był Binkowski i to był lipiec 2016, czyli to był sezon jesienny 2016. A dlaczego Phoenix? Dlaczego Phoenix? Ponieważ jestem taką osobą, która jeżeli coś robi, robi coś porządnie na 100%, a Phoenix moim zdaniem jest najlepszy i prowadzi ludzi super. Ale czy Twoje zdanie na temat tego, jak Norbert prowadzi ludzi, zmieniło się od oczekiwań? Czy się utwierdziłaś w tym, czy może jest lepiej, gorzej? Jak to wygląda? To znaczy, że historia moja, jak ja się trafiłam do Phoenixu, jest dość długa. W skrócie. W skrócie. Słyszałam o Phoenixie z polecenia i tak naprawdę nie miałam żadnej na ten temat, znaczy nie miałam opinii. Zaczęłam współpracować z Norbertem i jest to człowiek naprawdę... Wiem, że Norbert nie uważa się za trenera, ale dla mnie jest najlepszym trenerem, na jakiego kiedykolwiek mogłam trafić. Także współpraca jest rewelacyjna. I na koniec jeszcze powiedz mi, jak oceniasz dzisiejsze seminarium? Czy tak samo jak Norberta, czy coś Cię rozczarowało, czego się tu nauczyłaś? Jest to moje pierwsze bikini seminar. Pewno się nie rozczarowałam, było super, atmosfera świetna, fajnie przygotowana. Nikol oczywiście jako gość specjalny, bardzo, bardzo miła osoba, skromna, zawodniczka pro, także można było się dużo nauczyć. I pozowanie, i taka wiedza na temat bikini, także i zawodniczki, które już startowały oraz zawodniczki, które jeszcze, znaczy dziewczyny, które jeszcze nie startowały, mogą się dużo nauczyć, także można dużo wynieść. Naprawdę bardzo fajnie i polecam. I na koniec, gdzie Cię możemy zobaczyć w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o start? Mój najbliższy start to koniec kwietnia i to są Mistrzostwa Polski. Czyli na Mistrzostwach Polski robię z Tobą wywiad, jak wygrasz? Tak. No i tym możemy zakończyć. Dzięki. Dzięki. Broken heart that was already shattered.